właśnie w drodze do Kauflandu. Słuchajcie, ja nie wiem, który dzień czeka papryka, żeby ją zrobić na ketchup w słoikach. Wszystko praktycznie myślałam, że mam. Okazało się, że brakuje mi przecieru pomidorowego. Mam tylko 2 słoiki, a na tą ilość papryki, którą kupiłam, potrzebuję ich chyba z 7. Myślałam, że mam chili, a mam pieprz cayenne z chili, więc to się nie nadaje, muszę kupić. I jeszcze tam potrzeba oleju, także też muszę kupić. W sumie to nic nie mam do tego, do tej papryki, do tego ketchupu oprócz papryki. A jeszcze olej musimy kupić, ten taki, wiesz... Oliwę? Oliwę, no. Tak, kupimy, to dopiszę zaraz do listy zakupów, bo oczywiście zrobiłam sobie listę zakupów, ale zostawiłam ją w domu. Dokładnie wiem, gdzie leży, ale nie pamiętam, co jest na niej. Jesus. Kto z Was robi właśnie tak, że robi sobie tą listę zakupów i notorycznie, permanentnie jej zapomina w domu? No, tu już mamy 2 głosy. Jestem ciekawa, jak będzie w komentarzach, czy będzie więcej za takimi ogarniętymi ludźmi, czy takimi jak my. Szybko i szaleńczo. No. Także jedziemy kupić to, co potrzebujemy, żeby w końcu zakończyć temat papryki i zrobić ten ketchup, bo on jest przepyszny. Nawet mój brat go wspomina cały czas, bo mu zawsze tam damy jeden słoiczek. Wiem, co mieliśmy kupić. Co? Butelki. Butelki. No to i tak musimy jechać do Lewiatana. Tak. 100 lat, kochanie. Do Lewiatana i jeszcze byśmy podjechali, znaczy w Lewiatanie od razu kupili nowe nakrętki. Dzisiaj na obiad jemy pasztet, bo mamy takie super słoiczki, ale z pasztetu, no nie? No, i musimy, tak. A one się pokończyły, czy coś się z nimi stało? Porozdawaliśmy z dżemami, ze wszystkimi, nikt nam nie oddał. Nikt nie oddał, bo wszyscy, nikt nie oddał. Bo wszyscy wiedzą, że to jest super słoik. Tak, a pasztety zażeramy my. No ale by the way, te pasztety mają super skład, więc są przepyszne te pasztety. No i przy okazji mamy słoiczki. Chciałam dzisiaj jeszcze nagrać odcinek. Na Instagramie Wam mówiłam o tym odcinku. To będzie takie 3x3, czyli 3 hity i 3 totalne buble danego miesiąca. Pytałam Was o pomysł na tytuł tej playlisty, bo jak Wam się spodoba, no to chciałabym, żeby ta playlista zagościła na stałe, ale to tam nie będą tylko rzeczy kosmetyczne. Chcę, żeby tam było jedzenie, miejsca, książki, gadżety, no różne takie rzeczy, które w danym miesiącu będą hitami, bo nie chcę się zamykać tylko i wyłącznie w kosmetykach, bo aż tyle ich nie zużywam, nie? Tutaj tak... Muzykę. Już włączymy muzykę. Teraz stajemy w korku. Tak, w korku, ale dzisiaj jestem ultra spokojna, bo ostatni korek wzbudził bardzo dużo kontrowersji, bo przecież drogowcy mają tak ciężko, szczególnie w taką pogodę, gdy w ogóle nie świeci słońce, a tam się nic nie dzieje. Także dobra, nie dokładam do pieca. A może podokładam? Co ty uważasz na temat korków? Ja zawsze mnie dziwi właśnie to, co mówiłaś, że dojeżdżamy do końca korku i okazuje się, że tam nic nie było. Tak. A w odpowiedzi na to, że to jest przecież ciężka praca, tak, ja absolutnie nie podważam, że to jest ciężka praca, jak wiele, wiele innych. Natomiast to, że nic się nie dzieje przez tyle czasu i widać potem, że można było to zrobić właściwie w, nie wiem, w tydzień maksymalnie, bo potem muszą czyścić tą drogę ze zdarcia asfaltu i tak dalej. No zresztą każdy wie i przyjeżdżał w korku, więc wie, jak to wygląda. I nie wiem, osoba, która się na to nie denerwuje, to chyba nigdy nie wstała w korku, gdy jest spóźniona do lekarza, do pracy, na spotkanie albo gdziekolwiek i wie, że trasa do pracy trwała jej zazwyczaj na przykład 30 minut, a teraz w dwie strony stoi po 1,5 godziny, więc jakby no. No może ja wytłumaczę, o co tobie chodziło. Bo no dobra, może jak to wygląda u nas. Może u was to wygląda cudownie i wspaniale i nie wygląda tak jak u nas, ale u nas wygląda to w ten sposób, że panowie przyjeżdżają, zdzierają drogę, no nie, całkowicie. Do zera. Do zera. Znaczy do zera, tak? No, zostają tą powłokę, na którą... Tak, tak, taką delikatną zostawiają, no i w tym momencie znikają na jakieś pół roku, tak. Bo tak to u nas wygląda, że pół roku ich tam nie ma w tym miejscu, nikogo, zostają tylko i wyłącznie słupki i przez pół roku nie ma nikogo, jest korek, bo jeden pas jest zamknięty, czasami są światła, czasami ich nie ma, no i po tym pół roku nagle panowie się pojawiają, czyszczą i w ciągu 2 tygodni droga jest gotowa. Na gotowo ze wszystkim. I właśnie o tą sytuację chodziło, Marcie, że to tak wygląda, no nie, że nie jest to jakbyś tak przemyślane, że wszystko się dzieje po kolei i zaraz po ściągnięciu jest to czyszczone i kładzony jest nowy asfalt, tylko właśnie znikają wszyscy, jakby szli na inną całkowicie robotę, gdzie indziej zdzierać asfalt i to trwa u nas zazwyczaj ponad pół roku, taka droga jest zostawiona i później jest dopiero robione dalej. Czy tak jest prawidłowo, to ja nie wiem, ale mnie to też denerwuje. No. Słuchajcie. To waruje wara. Tak.
Tak, walcuje walec. Wnieśliśmy jedną teorię do tego wszystkiego, że na całą Polskę są dwa walce do asfaltu i muszą się nimi dzielić i po prostu jak rozdupcą już cały asfalt, drogę przejazdową, główną, właściwie jedną łączącą, to dlatego, że czekają, że mówią, że my już jesteśmy w zaawansowanym stadium prac i potrzebujemy tego walca na już, na cito, na wczoraj. Może to dlatego. To mnie tylko trzyma przy życiu, żeby nie otworzyć okna i nie klnąć przez całą trasę, jak jadę tym korkiem znowu półtorej godziny, a wiem, że zrobiłam tą trasę w 10 minut. No, to tyle, jeżeli chodzi o korkach, a teraz idziemy na zakupy. My wysłaliśmy paczki i idziemy z naszymi torbami. By the way, są w sklepie i wszyscy, którzy je mają, to je kochają, także zapraszamy do sklepu. Najlepsze torby jutowe na zakupy i w ogóle czat. Proszę! Moja! Tak, bo mamy też wydanie dla takich małych pomocników. Że wrzucimy wam link do strony. Zobaczcie. I teraz możecie iść z małym koszyczkiem. Możecie iść z małym koszyczkiem, z małą torbą. I każdy robi swoje zakupy, nie Mikołaj? Tak, ty też. Krzyś bierze oliwę. Tak, by the way, to jesteśmy akurat w Żywcu, bo... Nie, na pewno nie płaciłam za nią 63 zł. Ale taką mieliśmy, no. Nie, w życiu za nią nie zapłaciłam 63 zł, no bez przesady. 30-40 zł za oliwę to jest okej, okay, ale widzę, że podrożały bardzo, Misiek. Bardzo, bardzo, bardzo droga. Czekaj, zobaczymy. Paprykę ostrą jeszcze miałam. O, popatrz, szafran. Można mieć szafran. Ten szafran, za który mnie ten Mateusz Gessler opieprzył. Dobra. Chili, papryka ostra. Taką wzięłam paprykę ostrą, co ty na to? Tutaj chwyć mi. Jest większa. Nie, muszę kupić na necie. Chili to wezmę to. Cytryny, bo chcę umyć pralkę. Słuchajcie, cytryny potrzebuję do pralki. Jedno potrzebuję tak na dobrą sprawę. Bo jest droga. Nie, bo... Brzydka. Jest tańsza o wiele ta nie w worku. No to i dobrze, bo po co na worek? Gdzie jest Miki? O, tu. Halo? Myślałeś, że się zgubiłeś? Oj. Tak, tu się waży, no. Masz na coś ochotę, Mikołaj, z owocków? Ojej. Koncentrat pomidorowy. Może taki słój? To są te małe słoiczki. I one mają ile? 190 gram, a to ma... kilogram. No to cały taki słój idzie na to. Możliwe. No to się bardziej opłaca. No to kosztuje 12 zł. No nie masz. No jest różnica, bo złote 20 za 100 gram, a tu jest 2 zł. Sprawdzacie wagę? Tym sposobem ja zawsze mam takie wielkie, wiecie, zapasy wszystkiego, bo się bardziej opłacało wziąć większe, a i tak to zjemy, nie? Oj, spadło, a ty od razu chcesz poprawiać. Dobra, to mama ci pomoże. To chyba było tutaj, bo tu jest wolne. Uda nam się to, myślisz, zrobić? Jest! Piąteczka. Padło tutaj. No, dobrze, że to znalazłeś. Tak. Tak, brawo dla ciebie, kochanie. O! To jest proszek do pieczenia, który zawsze był u nas, jak mieszkałam w domu rodzinnym, to zawsze był ten proszek do pieczenia z tą babuszką, babulinką tutaj. Tylko taki kupowaliśmy, widzisz? Proszek do pieczenia jak mama kiedyś. Babcia twoja, moja mama zawsze go kupowała. A ja lubię takie rzeczy. Fajnie, że to dalej produkują i fajnie, że te opakowania się niektóre nie zmieniają. To jest takie zawsze spoko. O, jest, był też cukier waniliowy. Taka ciebie babcia. No, moja mama, twoja babcia. Ilonka. Tato. Do babeczek. Ale kupiliśmy to na babeczki, Mikołaj, pamiętasz? Mamy takie w domku. Mam ci zrobić dzisiaj mafinki? Było tam to zepsute. Zepsute tamte były? Tak, to są naprawione. Te są naprawione? Tak. To było zepsute. 20 zł za ten... To jest bardzo drogie. Kupiliśmy za 5 zł takie na mafinki, misiu. Mamy w domku. Obiecuję ci, że są. Możemy je odłożyć? No bo to jest bardzo drogie. Szkoda pieniędzy. Bo można to kupić o wiele taniej, wiesz? Pomóc ci? Super.
Ekstra, jestem z ciebie dumna. Jakie fajne pojemniki. W ogóle słuchajcie, ja wzięłam sobie za punkt honoru, że wszystkie pojemniki plastikowe sukcesywnie będę wymieniała na szklane, żeby nic nie mieć w plastikowych pudełkach. A te są takie całkiem fajne, podobają mi się. W tym można też piec, przynajmniej tych, co z IKEA mam, te nie wiem. Tak, można piec w piekarniku, dlatego to jest super, macie dwa w jednym. Pojemnik, lunchbox, pojemnik taki, wiecie, do przechowywania w lodówce, w zamrażalniku, jeszcze żaroodporne do pieczenia. Zabawki, no. Juhu. Nie, misiulek. Chciałeś iść na autko tam pojeździć. Powiedziałam ci, że po skończeniu zakupów pojeździmy na tym autku, okej? Okay? Super. Brawo, misiu. Patrzeć zawsze możesz popatrzeć. Mama też patrzy na różne rzeczy, wiesz? No co to jest? Mikołaj oszaleje ze szczęścia, jak to zobaczy. Koszta śmieci. Mikołaj, patrz, co tata ma. Kosz? O, patrz, jeszcze jest niebieski. No, okej. Okay. Czyli jednak się pomyliłam? To nie oszalał. No to dobrze. O Jezu. To, ej. A myśmy mieli zawsze takie, wiesz, zeszyty do religii, wiesz, święte obrazki i tego typu, a tu o Jezu. O Jezu, no nie? O Jezu. Teraz będę mówiła Jezu. O, to ostatnio na steka, ale takiego mięsiwa porządnego. Może Krzyś też, to może byśmy kupili. Takiego steka, ale z taką kością, taki udą. To bierzesz za te pieniążki, co od dziadka wczoraj dostałeś na urodziny? Tak. Tak? Ale już na autko nie idziemy, bo nie wystarczy. Obiecujesz? Dobra. Ja biorę z pistacjami, Miko jednego pączka, a Krzyś? Chyba tą kieszę. Okej, każdy coś znalazł totalnie niezdrowego, smacznego. Ale dobre, co? Potem musisz pani powiedzieć, że braliśmy dwa pączki. Czekasz, aż pani skasuje, co? Zaraz będzie całe twoje. Test. Jeszcze nic nie powiem, bo nic nie było. Może tym razem. Dobra. Dał ci spróbować mojego, ale nie wiem, czy sobie nie zepsujesz smaku. Nie chcę. Kocham pistację. Mnie się to nie podoba. Mnie się to nie podoba. Ja jestem smutny, jestem przerażony, boli mnie brzuch. Ja nie wiem, czy ja tego chcę, bo chyba tego. Ja ostatecznie chyba tego nie chcę i chyba gorzej i szybciej wróci z mojego powodu niż ze swojego. Teraz ja teraz też nie wiem, czy chcę. Się śmieję ze stresu. Tak mam, że jak się stresuję, to się zaczynam śmiać i nie mogę tego zahamować. Natomiast może powiemy, co robimy? Robimy coś strasznego. Robimy coś strasznego. Znaczy, no nie jest to straszne, no taka kolej rzeczy, no. Dla nas po prostu, nie dla wszystkich chcesz, żebyście coś tego źle nie odebrali. Dla nas jest to coś, co musimy w końcu przeżyć. Kiedyś byśmy na pewno musieli to przeżyć. Wymyśliliśmy za teraz. Mikołaj śpi, a my jedziemy na spotkanie do przedszkola, słuchajcie, na spotkanie do przedszkola. Najlepsze jest to, że rekrutacje wszystkie były w marcu w tamtym roku, w marcu w tym roku i my w marcu zupełnie nie myśleliśmy o tym, że we wrześniu Mikołaj pójdzie do przedszkola i w ostatnim czasie stwierdziliśmy, że w sumie to byłby dobry moment, bo Mikołaj zaczyna się po prostu nudzić w domu, a człowiek też musi pracować, gotować i tak dalej, i tak dalej, więc byłoby lepiej, gdyby miał pełno zajęć i opiekę, taką wiecie, że ktoś cały czas mu tam podsuwa jakieś kredeczki i tak dalej, nie, że w domu tego nie ma, bo tak samo w domu też to jest, ale wiecie, że mimo wszystko dziecko w domu w pewnym momencie się nudzi, no nie? I stwierdziliśmy, że to też by było dla nas
no, wygodne mimo wszystko, bo moglibyśmy pracować, poświęcić się pracy, a potem mieć już w miarę, jak to na własnej działalności, ale w miarę wolny czas po południu. Więc no, jedziemy zobaczyć, jak to będzie. Jesteśmy ciekawi, a bardziej niż ciekawi, to zestresowani, zeschizowani. Ja przestałam się odzywać właściwie. Jedziemy do tego przedszkola i Krzysiek, że coś tam powiedział na samym początku, a ja się zamknęłam w sobie i mi nie ma, no nie? Także zobaczymy, jak to będzie i co to będzie. No my byliśmy z nim przez całe 3 lata codziennie non-stop i to ja i ty, bo my pracujemy z domu, więc to troszeczkę inaczej wygląda. No tak. Nie? Jak u niektórych, którzy pracują poza domem, no to jest całkowicie inna sytuacja. Tak. Osoby, które pracują w domu, wiesz, spędzają z dzieckiem 24 na dobę, pewnie znają ten moment takiej dziwnej rozłąki, której byś nie chcieli, bo to jest inna rozłąka niż ta, jak dajesz do babci. Tak, to jest zupełnie coś innego. To też przeżywaliśmy, zgadza się. Natomiast chodzi o to, że aktualnie my pracujemy na zmiany, wiecie, że ja się zajmuję Mikołajem, Krzyś pracuje i na odwrót. No a czasami jest tak, że musimy pracować oboje, no i wtedy zarywamy nocki po prostu, a chcielibyśmy też odpoczywać w międzyczasie kiedyś, więc stąd ten pomysł. No dobra, jedziemy, nie uprzedzajmy faktów, nie nastawiajmy się, z czystą głową jedziemy, idealnie, punktualnie, więc dobre wrażenie zrobimy. No a wracając do tej rekrutacji, że zakończyła się w marcu, tak, zakończyła się w marcu, a ja dzwonię przed wrześniem, że chciałabym dziecko do przedszkola puścić. Także miejsce w ogóle w przedszkolu jest pod znakiem zapytania i nie wiemy, czy co. Nie dotyczy pojazdów budowy. O co chodzi? No nie ma zakaz wjazdu. No to którędy ja mam jechać? Górą? Nie wiem. Tu jest... Co tam jest? Koniec... Koniec drogi? Tak. Musimy wrócić na ekspres. Spóźnimy się. No to tyle z naszej punktualności. To jak tu mamy tam jechać? Czekaj. Czy jedzie tam nic? Nie ma tam pojechał dalej? Nie, no ja tam, tylko z tamtej strony. To nie widziałem, że tu jest zamknięte. A jakbyśmy mieli tam nie przejechać ekspresem, jak tutaj się nie da? Musimy jechać od tamtej strony jakoś. Dobra, to się cofaj. Może nie pojedziemy tam. Nie, ja nie robię z gęby dupy. Chociaż byśmy mieli odbębnić i tam Mikołaja nie posłać, to i tak pojedziemy. Nie no, chcę to zobaczyć, zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć, czy to jest spoko, bo nie wiem, czy droga zamknięta w ogóle objazd. Ja nie wiem, czy tam chce Mikołaj puszczyć. Jedziemy, zgłosimy się po.